Jeden z takich mega newralgicznych błędów we współpracy ludzi, który się pojawia wszędzie, czy jesteś pracownikiem, czy podwładnym, czy freelancerem, czy firma między firmą pracuje, czy pracujesz w korpo, czy prywatnie, nie ma znaczenia. To jeden z takich głównych błędów to jest niezamykanie projektów, nierozliczanie projektów na czas i niepodsumowywanie grubą krechą pewnych projektów. Dlaczego to jest problem? Dlatego, że w momencie, kiedy coś zrobimy, coś osiągniemy i pokażemy te wyniki od razu komuś, to wtedy się otwiera krótkie okno w czasie, kiedy ten ktoś, szef, szefowa, menadżer, prezes, widzi to, widzi nasze efekty i mówi: o, zajebista robota. W tym momencie jest krótkie okno w czasoprzestrzeni dosłownie, jak w grze komputerowej, jak w filmie, otwiera się okno, w którym ktoś ci może dać bonus, ktoś ci może pochwalić. Jeżeli nie zrobisz kilku rzeczy, o których za chwilę powiem, to okno w czasie się zamyka i po jakimś czasie ty przychodzisz, mówisz: o, moja firma mnie nie docenia, mój szef ma mnie w dupie, wszyscy mnie wykorzystują, ja tyle się narobiłem. Jasne, miesiąc, kwartał po, 5 lat po fakcie mówisz, że ja zrobiłem to czy tamto. Aha, ale gdzie to jest? Gdzie są te wyniki, gdzie są te dane? Ja się tego osobiście nauczyłem może z 12, 13 albo troszkę 14 lat temu, kiedy współpracowałem z Tajwańczykami. Przez 3,5 roku byłem superwizorem odnośnie polskiego rynku. Z jednej strony miałem się zajmować PR-em, ale jednocześnie zajmowałem marketingiem, jednocześnie miałem się zajmować sprzedażą. Tajwańczycy oczekiwali, że będę robił wszystko. To było fajne, z jednej strony była masakra, bo musiałem dolara dzielić na milion, a z drugiej strony to było fajne, bo dało mi mega doświadczenie. Jednak, no, będąc samemu w Kaliszu, jeżdżenie między redakcjami, między pismakami, dogadywanie się, z tym się lubiłeś, temu trzeba było wejść w dupę, jeżdżenie między dealerami, między dystrybutorami, to była praca 24/7, a więc ona po prostu tak wykańczała fizycznie, że ja robiłem, miałem efekty, miałem nagrody w gazetach, miałem fajne deale, pomagałem coś sprzedać, ale nie miałem czasu na jedno. Nie miałem czasu w ogóle na raportowanie. Ja miesiąc w miesiąc dostawałem, nie zjebę, bo Tajwańczycy nie wersztali mnie, ale miesiąc w miesiąc dyskutowałem i kłóciłem się z laskami na Tajwanie, że mają mi szybko przesłać kasę. A one mówiły mi: Michał, znowu wystawiłeś fakturę, znowu chcesz jakieś siano, pokazujesz nam jakieś screeny, fajnie, ale gdzie jest raport? Weź to w Excelu napisz. Tu byłem, to zrobiłem, tu jest zdjęcie. Tu byłem, to zrobiłem, tu jest nagroda. Ja z nimi dyskutowałem, mówiłem: ale ja nie mam czasu na raporty, kurwa, tyle zapierdalam. Czego się mnie czepiacie? Przecież to powinno być widać. Powinno. Ale naszej pracy nie widać. To my musimy pokazać efekty naszej pracy. Tak naprawdę chodzi o pokazanie tej aktywności. Czyli proste zestawienie. To robiłem, tyle czasu mi zajęło, w tym czasie takie pojawiły się natychmiastowe efekty, takie były koszty, takie były zyski, taki był obrót. Z czasem to wszystko będzie się udoskonalało, czyli w pierwszym miesiącu, jeżeli masz projekt 12-miesięczny, pracujesz kilka lat na danym stanowisku, no to w pierwszym miesiącu to będzie proste, w drugim trochę dołożysz, w trzecim zrobisz to bardzo ładnie i w pewnym momencie powinno dojść do tego, że ty nie tracisz czasu, ponieważ my z reguły uważamy, że pisanie raportu to jest strata czasu. Identycznie jak w życiu, Kowalski pracuje 8 do 12 godzin dziennie, 30 dni czy 20 dni w miesiącu chodzi do pracy, a ile czasu poświęca na policzenie pieniędzy i swoich kosztów? Zero, nul. Czyli zapieprzamy, zarabiamy kasę, ale nie mamy czasu policzyć, kiedy tą kasę wydajemy, jak ona wpływa, jak ona przepływa, czyli poświęcamy 100% czasu na zarabianie pieniędzy, a czasami 1% albo 0% na zarządzanie pieniędzmi. I tak samo jest z naszą pracą. Robimy coś? Przez to, że nie wiemy, co robimy, to nie możemy stworzyć mini raportu. Przez to, że robimy to 100% czasu, które nam jest niezbędne, albo nawet 110%, bo po nocach, to nie mamy czasu na raport. No i w końcu mamy focha. Szef mnie nie rozumie, szefa mnie rozumie, ktoś mnie oszukał, ktoś mnie wydymał. Nie, sam siebie oszukujesz. Sama siebie oszukujesz, nie robiąc raportów. Zapisuj stan gry. Najlepiej byłoby podsumować każdego dnia swoją pracę, ale jest to nierealne. Chociaż w tygodniu, w piątki albo w weekendy, kiedy jesteś w domu, podsumować, mieć na poniedziałek plan, to też nie zawsze jest realne.
No ale raz w miesiącu to już jest po prostu mus. A raz na kwartał, bez tego to jest zerowy efekt. Ponieważ pamiętaj, że zrobiłeś coś, wykonałeś X, wpłynęła kasa do firmy, pojawił się ten projekt, zdobyłaś klienta, coś się pojawiło. W tym momencie jest to Y, okno w czasie się otwiera. Jeżeli w tym momencie wyślesz komuś raport, to ktoś powie, wow, super. Ona to zrobili. Jeżeli tego nie zrobisz, to z każdą minutą, z każdym dniem się okno zamyka, mija miesiąc, dwa, przychodzi to do czego ty mówisz, zrobiłem X, zrobiłem Y, chcę bonus. W tamtym momencie ktoś by ci ten bonus dał, a w tym sobie myśli, ale minął czas, w tym czasie popełniłeś kolejne błędy, czy kolejna szarzyzna dnia, bieżączka przykryła twoje sukcesy i nagle ktoś mówi, no wiesz co, dałbym ci miesiąc temu, czy dwa miesiące temu 5, 10 tysięcy, 1000 złotych bonusu, ale dzisiaj, no kurde, nie czuję tego. A więc podsumowuj swoją pracę, sam przygotowuj raporty, sama to rób i sami to wysyłajcie do swoich menadżerów, kierowników, nawet jak oni tego nie chcą. Bo wtedy macie tak zwany dupochron, wtedy sami macie swój stan gry, dzięki czemu widzicie, nawet jak ktoś was nie doceni, nawet jak ktoś wam nie zapłaci, to pod koniec dnia, w cudzysłowie, pod koniec kariery, pod koniec miesiąca, pod koniec danej pracy, będziesz wiedział i wiedziała, co ci się udało zrobić.